won't let you do this. We need to end this. Pre-order now and play the game early. Cześć, siemaneczko, z tej strony Bartul, zapraszam na kolejny odcinek. Już jesteśmy prawie na miejscu, mam na myśli tutaj nową lokację. Wszystko pełne, więcej nie uniosę. Dobra, będziemy musieli posprzedawać trochę tych gratów, bo mamy pełen ekwipunek zajęty. Gdzie rodzą się bliźniaczki? Spal barierę. Wytwórz strzały. A jedynka. To wystarczyło. I strzały zapalające. Proszę bardzo. Tylko to nie jest strzała zapalająca. Przytrzymaj i ten. Okej. Fajna sprawa. Dalej, idziemy. Jakiś pomysł, gdzie są te bliźniaczki z zagadki? To może być wszystko. Para posągów, gór albo strumieni. Dalej, zobaczymy. Tak. Kuwak Jaku. Tak się nazywa ta lokacja, w której jesteśmy w tym momencie. Tam niżej ludzi. Oby byli przyjaźni. Gadanie zostawiam tobie. Jak Jaku. Cześć. Wiesz, czy możemy gdzieś tu spędzić noc? Co robicie tak głęboko w dżungli? Zgubiliście przewodnik, czy co? Nie. Wcześniej byli tu jacyś kolesie. Poszukiwali ruin. To ktoś od was? To trójca. Z pewnością nie. I tak muszę zrobić przerwę. Chodźcie. Przepraszam, że zadaję tak dużo pytań, ale jedyna noclegownia w tej mieścinie należy do mnie. Ostrożność nie zaszkodzi. Tak w ogóle jestem Jonah. Abby. Lara. Chodźcie, usiądźcie. Carlos, 3. No więc... Właściwie dlaczego tu jesteście? Chcemy rozwiązać zagadkę, ale rozbiliśmy się. Rozbiliście się? Tak. I tak po prostu wyszliście z wraku. Lecieliśmy. Na szczęście nisko. Poszukujemy tu jakichś majańskich ruin. Majańskich? Wiecie, że jesteście w Peru. Tak. Długa historia. Dzięki. Cóż, ty raczej nie wyglądasz jak typowy archeolog. Ona jest archeologiem, ja kucharzem. Czyżby? Tak. Próbowaliście już naszego ceviche? Taki lokalny przysmak. Nie, chyba że jest w dżungli. Przegapiliście słynne rybne drzewka. Gdzie to zrobiłeś? W Meksyku. A co? Widziałam kiedyś ten symbol. Gdzie? Niedaleko są ruiny i niewielka skała, na której wyryto coś takiego. A czy mogłabym się tam rozejrzeć? Tak. Jasne, ale zapewniam, że nie są majańskie. Jesteśmy dumnymi potomkami Inków. O, Jonah, nie chcesz sobie chwilę odpocząć? Na pewno? Tak, obiecałam ci wolne. Więc nie mogę odmówić. To cześć. No cześć. Ona nie pójdzie z nami? Okej. Okay. Gdzie rodzą się bliźniaczki? Odszukaj ruiny. Przyjaciele, koledzy. Dobra, tu jest chyba ktoś, kto chce z nami pogadać. Jesteś tu nowa?
Przyzwyczajaj się, że poza piciem i poceniem się nic tu nie ma do roboty. Ty nie jesteś stąd? Nie, pływałem na statku, który poszedł na dno zaraz za miastem. Sztorm całkowicie nas zaskoczył. Dobra, nic nie ma do powiedzenia. W ogóle mapkę zobaczmy. O, trzeba przyznać, że dosyć duży tu jest ten teren. Może się jakoś dogadamy? Ha! Co to jest? O, witaj. Jesteś z ekipy wykopaliskowej? Nie, ja tylko przechodzę. Rozumiem. Jeśli czegoś ci trzeba, targ jest na środku miasta. Możesz uzupełnić zapasy. Dziękuję. To drobiazg. Przydamy na pewno trochę rupieci. Okej, to jest kupiec. Od 2 lat zbieram się na odwagę, żeby się z nią umówić. Decyduję się i co? Kim jest w ogóle ten gość? Ona mówi o tym całej ubicie, którą gadaliśmy. Max. Dobra, będziemy musieli to sprzedać. Tutaj coś jeszcze jest. Gdzie to nowy obóz? No ma ten gość chce z nami pogadać. W grze są też zadania poboczne i na pewno jak je wykonamy. Gdzie jest w Kugłakiaku? Wal do mnie. Jesteś tu przewodnikiem wycieczek? Wiem dokąd iść i przed kim cię ostrzec. Rozumiem. Najlepsze ryby są na nabrzeżu, to jasne. Najlepsze tacos są w El Licor de Cerdo, ale tamtejsze piwo to szczyny. Będę na to uważała. O, jeszcze Omar. Trzymaj się od niego z dala. Takich kłopotów lepiej unikać. Wydaje mu się, że może przyjechać i brać wszystko, co zechce. Jasne. Cóż, będę trzymała się z dala od kłopotów. Miej oczy otwarte. Dobra, coś tu nam... Dostępne misje, o super, super. Czyli generalnie tam jest środek mapy. A to mamy mapę. Osada robotnicza. Pani Ortiz, pani oddanie i zaangażowanie w sprawy wioski Kugłakiaku są godne pochwały. Porvenir nie poczuwa się jednak do wysuwanych przez panią zarzutów odpowiedzialności za fatalny stan wioski. Co więcej, zarząd wydał postanowienie zaakceptowane przez przedstawiciela miejscowego samorządu, że jeśli nie przerwie pani tej kampanii oszczerstw pod naszym adresem, będziemy zmuszeni wstąpić na drogę prawną. Z biura Roberta Lavilli, dyrektora generalnego Porvenir. Dzięki Bogu. O, i mamy. Nawałnica niemal nie tknęła wioski. Jej epicentrum było bliżej samolotu, ale mogło być znacznie gorzej. Co ja najlepszego zrobiłam? Patrzcie, mamy szybką podróż, możemy się przemieszczać. Na razie tego nie będziemy robić, bo nie potrzebujemy. Nawet tutaj się możemy przenieść, dobra. Ale to dopiero później, jak to będziemy lepsze wyposażenie. Dobra, escape. Co będzie, jeśli dojdzie tu do trzęsienia ziemi? Zginą setki ludzi. Muszę znaleźć sposób, żeby do tego nie dopuścić. Dobra, zobaczmy, co możemy ulepszyć, bo mamy już pistolet. Obrażenia. Szlifowana lufa zmniejsza odchylenie toru lotu pocisku, co zwiększa dodawane obrażenia. Dobra, koszt. Spory, ale weźmy, ulepszmy tą broń. Celność, o. Jak najbardziej. Szybkostrzelność też się przyda. Szlifowany magazynek i wewnętrzny chwyt pozwalają na sprawne i szybkie przeładowanie. Dłuższy magazynek. Dobra. Tutaj może tyle, nie? Zobaczmy teraz maszynówkę. Karabin maszynowy. Lufa wyczynowa. Większe obrażenia, ok. Fajnie, że po każdym ulepszeniu zmienia nam się wygląd broni. Wyścielana kolba. Chyba tutaj brakuje nam surowców. Chyba to tyle. Patrzcie, to możemy ulepszać chyba jeszcze, chociaż nie, chyba nie.
zjazdu i lina. Dobra. A zacznę jeszcze punkt umiejętności. Mamy dwa punkty. Mniejsze obrażenia przy upadku z wysokości. Weźmy to. I to. I użyję instynktu przetrwania do lokalizacji serc dużych zwierząt. Niech to będzie. Wizja Alipe. Dobra. Tyle. Pójdźmy tutaj jeszcze zobaczyć. Widziałaś mojego męża? Albo córkę? Nie wydaje mi się. Gdzie ich ostatnio widziałaś? Spędzają noce wśród gwiazd. Mrugają i machają do mnie. Ale z nadejściem ranka przemieszczają się do rzeki. O! Zwykle widzę, jak w niej lśnią. Ale burza zmąciła wody. Wiem, że oni tam są. Wiem, że są. O! Super. Jest. Pewnie nigdy czegoś takiego nie widziałaś. To mój ostatni. Resztę sprzedałem temu całemu dowódcy. Był troszeczkę narwany, ale co tam? Kupił cały mój towar. No, z wyjątkiem tego. Równo pracuje, nigdy się nie psuje. Piękna sztuka, co? No... Mówię poważnie. Moja żona nie jest taka sama od czasu wypadku. Ale ten cichy pomruk pomaga się jej odprężyć. Cieszę się. Dobra, zaraz tam popływamy. Tam na wyspie była kiedyś świątynia, ale zostało z niej tylko kilka rozsypujących się ścian. I najwyraźniej jeden kamienny filar. To raczej posąg, nie filar. Misterna robota. Kilka lat temu przyjechał go badać profesor z uniwersytetu. Mówił ci, czego się dowiedział? Powiedział, że to bez sensu. I strasznie się denerwował. Powiedział, że próbowaliśmy go oszukać czy coś. Monolit jest nad nami. Zaraz sobie popływamy. O cholera, patrzcie, tu ile rzeczy mamy. Stożkowa forma, żelazna forma, nie wiem co to jest. Ta stożkowa żeliwna forma była używana głównie w latach 60. i 70. do odlewania niewielkich sztabek złota. Jej szczególny kształt powoduje, że złoto zbiera się na dole i oddziela od nieczystości. No fajne. Dobra, pływamy tutaj, kudy widzę, masa fajnych rzeczy jest. Zdobycia. Wybierz 5 roślin podwodnych. Super, jest to właśnie, że można nurkować. Dobra, kolejne ognisko rozpalone. No matkę, to sekrety. Okej, okay, tutaj coś jest. Nie, mi się to generalnie podoba ten sposób. Troszkę to przypomina serię, może nie serię, źle powiedziałem, ale grę Assassin's Creed, gdzie jest też masę, przepraszam, to znajdziek.
Holy crap, tutaj mamy rzeczy. Nieopisane bogactwo. Długo pod tą wodą może pływać, znaczy, że aż jestem zaskoczony. Tutaj coś jest. Zaraz zobaczymy. Chyba będziemy musieli użyć czekana. Dobra, pójdźmy do środka. Skarb. Super. Aha, nie mam wytrychów. Dobra, przepłyniemy tu za chwilkę. Kupię wytrych. Dobra, tu mamy ten monolit. A tam coś, kurczę, jest schowane. Co to jest? A to moment, jak to się przedstawia? Płaskorzeźba. Pod wodą jest płaskorzeźba. Opisuję coś, co jest blisko. Weź głęboki oddech, a znajdziesz mnie pod nosem innego. Tam coś jest. Muszę to znaleźć. A, i tutaj widzicie jest. Dobra. Nie zauważyłem tego. No. Dobra. Powiedzmy, że tu mamy przeszukany teren. Mogę tu strzelać? Nie. Czy my się znamy? Przepraszam, nie zauważyłam, że to teren prywatny. Rany, straciliśmy wiele, ale nie myślałam, że jest aż tak źle. Naprawdę nie chciałam. Wiem, że nie. Ale wybacz, mamy mnóstwo... Panie, dzięki za łaskę. Prosimy, pomóż nam. Dobra. Bez tego trybu to ciężko byłoby tu coś znaleźć, szczerze powiedziawszy, ale... To wygląda na drzewo genealogiczne rodziny Aby. Jej rodzina mieszka w tej wiosce od setek lat. Wygląda na to, że ona jest w jakiś sposób spokrewniona z większością mieszkańców wioski. Nawet nie wiedziałem, że to jest dom Aby. Zebrałem informacje, z których wnioskuję, że moglibyśmy własnoręcznie zbudować rafinerię. Będzie to jednak wymagać wiele wysiłku i sam nie dam rady. Musimy skonstruować zbiornik na ropę o pojemności 1000 litrów. Może do tego posłużyć kadłub statku zatopionego w rzece. Ktoś się zgłasza na ochotnika do misji wydobywczej? Trzeba będzie opracować system wydobywania ropy.
Kto chce stanąć na czele brygady z wiadrami? Jak już to wszystko załatwimy, powinniśmy móc wytwarzać olej napędowy, paliwo lotnicze i benzynę. Dość by dało się latać samolotami, a z czasem może nawet osiągnąć zysk. O, proszę. No tak. Czarne złoto. Czekajcie, tutaj coś mamy. Dostępne misje. O, bierzemy. Chociaż może wiecie co, w tym odcinku raczej generalnie widzimy sobie mapkę. Miasto. A następnym weźmiemy sobie misję i będziemy sobie siekać. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba dobry pomysł. Kupimy sobie jeszcze wytrychy, wiecie co? Albo dobra, lećmy tu. Tutaj coś jest. Nie mam czasem, czy jakąś misję, nie, znaczy misję wykonujemy. Czy to nie jest na przykład jakiś teren związany z misją? Ciężko stwierdzić. Kurde, 5 sztuk złota. Ktoś zabarykadował przejście. Tworzenie koktajli Molotowa. Które przejście zabarykadował? To, a to! Archiwist, okej. O kurcze, pieczone. O wow, kawał terenu, a tu jeszcze mam jakiś relikt. Nie wiem, czy ja tu dobrze tu przyszedłem, czy nie. Chyba z mostu dzisiaj nici. Kurde, już się... Aj! Ale zrobiłem. Wiecie co, nie wiem, czy czasem, czy się nie cofniemy. Trzymaj się, trzymaj. Ale będziemy musieli chyba wracać. Nie wiem czasem, czy to nie jest jakiś kurde grobowiec. Komnata nie jest tak zniszczona jak reszta jaskini. No ale odsunęła fest. Historia buty podróżniczki. Zdobyto nowy sprzęt. Buty noszone przez podróżniczkę z... Aj. Tak się zastanawiam, jak tutaj... Jak to zdobyć? Aha, widzicie to, co już zdobyłem tutaj? To się świeci na jasny kolor, taki biały, szary. Okej, okay, tylko jak my teraz wrócimy? Pytanie. Ej, co to było?
Dobra, pytanie teraz, co dalej tutaj mamy zrobić, bo... Dobra. Musiał się na pewno zmęczyć. Ale się nie dziwię. Nie ma na mapie informacji, że są jakieś skarby? Nie ma. Aha. Dobra, udało się. Jesteśmy z powrotem. Udało się tutaj jakiś grobowiec czy kryptę zbadać. Mam jakieś tam... chociaż powiem wam szczerze, że te ciuchy to mnie tak interesują jak zeszłoroczny śnieg. Naprawdę, jakoś to mnie nie kręci. Chyba, że te ciuchy dają nam jakieś... parametry. Typu życie, większe obrażenia, więcej staminy i tak dalej, i tak dalej. Ej, jak mamy stąd wyjść? Aha! No tak. Nurkować przecież musimy. To jest trochę jaśniej i przyjemniej, nie? Słoneczko świeci, te sprawy. Nie wiem, czy dam radę, Wancho. Dawaj, to proste. Łapiesz jedną i wtykasz jej petardę. No wiesz. A ona w ogóle coś tam ma? Myślisz, że jak sra? Nie, nie chcę, to okrutne. Może lepiej wysadźmy trochę ananasu. Co powiemy Javierowi? Że mamy nowe zwierzątko? Jakie? Łobuzy małe. Wioska była kiedyś pod skrzydłem i czujnym okiem kondorzycy, ale pozwoliliśmy orłowi ją przegnać. Chyba nie rozumiem. Ja też nie. Zagubiliśmy się w pogoni za rzeczami. Myśleliśmy, że będziemy szczęśliwsi z groszem w kieszeni. Ale orzeł odebrał i to. Ciekawostka, odkryte osiągnięcie. Słuchajcie, bo teraz... Teraz pójdziemy do handlarza, zobaczymy. Czy coś możemy kupić ciekawego. Te laleczki pogrzebowe, tradycyjnie tkane z materiału i wypchane trzcinami i ziarnem, często trzymają coś w dłoni, na przykład instrument muzyczny albo motek przędzy. W tym wypadku laleczka trzyma niemowlę, co może wskazywać, że zmarła była matką. Zbadaj, żeby znaleźć ukryte miejsce. Ale ta jest wykonana ze współczesnych materiałów. Może powstała na zlecenie Porvenir w celach promocyjnych? Nie wiem, może. Tu jest jakiś klucz? Nie, to nie jest klucz. Mało zjawia się tu turystów. Nie, znaczy nie jestem turystką. Właściwie to jestem archeologiem. Tak czy siak, 20 lat temu było tutaj na co popatrzeć. Wioska kwitła, rozwijała się, była pełna życia i nadziei na przyszłość. Nadziei? Raczej naiwności. Co się stało? Pojawił się Porvenir, wielka firma naftowa z Limy. Przyjechali tu, wykupili co się dało, dali wszystkim pracę. Chcieli budować bloki mieszkalne po drugiej stronie rzeki, aż przyszło załamanie. Wyciek ropy. Staramy się przeżyć na resztkach, które zostawili. Szkoda, że nie jesteś turystką. Oni dają pieniądze. Archeolodzy tylko biorą. No tak.
Dobra, czekajcie, żebym się nie pogubił. Marzę, aha. Oni pracowali całą noc. I co? Nie za to dostają wypłatę? Zjeżdżaj. To nie było. Cholera, nie. A teraz spierdalaj i daj mi obejrzeć ten cholerny mecz. Co to jest? Ja pierdzielę, ej, więc co, może pójdziemy tam, co? Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj. A, i tu mam jakiś jeszcze dokument. A to na razie to zostawmy. Tu jeszcze jeden grobowiec widzę jest, a tu jest jakaś skrzynia. Ja tego nie zabrałem. Ej, nie wiem co się dzieje, ale strasznie ciulowo się to obraca. Aha, ta skrzynia jest pod morzem. Pod wodą, przepraszam. Fajnie byłoby przepędzić tych złodziei. Wiecie co, może na razie nie będziemy rozpoczynać tej misji w tym odcinku. Skupmy się jeszcze dalej tutaj na mieście. Wrócimy oczywiście, na pewno wrócimy. Muszę sobie kupić wytrych i pójdziemy za tą skrzynię otworzyć. Zawsze miło widzieć w wiosce nowe twarze. Dusza się cieszy, że nasz cichy zakątek świata nie został zapomniany. Nasze portfele też się ucieszą, jeśli spojrzysz, co mamy na sprzedaż w sklepie wielobranżowym. Sklep wielobranżowy typu Biedronka, tak? Czekajcie, bo tak, tu jest ta misja. Krótka survivalowa. Kupiec, płaskorzeźba i orzeł. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Tutaj jest. Dżungla bierze co chce. Niechętnie zdradza swoje tajemnice, ale ja jedną odkryłam. Tak myślę. Naprawdę? Wioska ma wiele warstw. Po zdjęciu jednej widać kolejną. I kolejną. Wygląda na to, że ma ciekawą historię. Czasami się zastanawiam, czy nie istnieje w tym miejscu w ten czy inny sposób od zarania czasu. Ty chyba nie jesteś taka jak inni. Jacy inni? Wszyscy. Ludzie szukający ropy, złota. Zabierający, co się da. No niestety jestem tego typu. Oferta trójcy, list do trójcy. Ograniczajcie dalej dystrybucję zaopatrzenia. Kiedy przejdziemy przez okolice, lepiej dla wszystkich, żeby waszych ludzi bardziej obchodził następny posiłek albo gorączka dziecka niż to, co się dzieje obok wioski. Zgodnie z obietnicą po zakończeniu badań w okolicy, przez 24 miesiące będziemy dostarczać co miesiąc racje odpowiadające dwukrotności tego, co obecnie otrzymujecie od Care, pod warunkiem, że dotrzymacie umowy. Serdecznie pozdrawiam, Estella Diaz, dyrektor działu programów pomocy społecznej. Mamusiu, co jest na tej wyspie? Gdzie co mamy, to trochę dalej jest. Ta skrytka survivalowa. Jeszcze kawałek. Gdzie tutaj gdzieś? To chyba, że ta skrytka survivalowa jest pod wodą. Wszystko na to wskazuje. Albo tu. Może być skrytka survivalowa pod wodą? A, jednak może być, dobra. Okej, okay, kupmy teraz, znaczy idźmy do kupca, kupmy wytrych. Zaraz tu przyjdziemy jeszcze, otworzymy tą skrzynię. Dobra, ale ten odcinek robi sobie misję. A ta co, nic nie mówi? Nie dam rady. Więcej nie uniosę.
Czekajcie, bo tu jest jakaś dróżka. Kolejny ten, dobra, to zostawmy w spokoju. Dlaczego ona nie chce do nas mówić? Nie wiem, jak mogą tak radośnie plotkować, skoro tak wiele straciliśmy. Przepraszam. Czekaj, nie jesteś Mariellą? Nie, ja tylko... przepraszam, że przeszkadzam. No, a tu mam jakiś dokument. Wróć, co to było? Nawiedzenie. To historia o miejscowych jaskiniach, w których podobno straszy. Z wnętrza ziemi dochodzą upiorne odgłosy. Nikt, kto wszedł do jaskiń, już z nich nie wyszedł. Tajemnicze dźwięki, coś pomiędzy grzmotem a wyciem psów i tajemnicze światło jaśniejące w środku. Masakra. Aj. Pani Ortiz, dziękujemy za przesłane niedawno zapytanie. Na podstawie dostarczonych przez panią próbek obliczono wskaźnik jakości wody rzecznej w okolicy wioski Kugłakiaku. Wyniki wskazują, że wodę w miejscach poboru próbek należy sklasyfikować jako wodę złej jakości. Badanie wykazało duży wpływ czynników takich jak zamulenie, zanieczyszczenie chemiczne i zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Mętność i ilość cząstek stałych przekraczają dopuszczalne limity środowiskowe. Woda o dużej mętności, mętna, nieklarowna woda, nie może być używana jako woda pitna, a duża ilość cząstek stałych wskazuje, że nie może być też używana do nawadniania, gdyż groziłoby to uszkodzeniem infrastruktury. Najprawdopodobniej we wskazanych miejscach nie jest już możliwe łowienie ryb w celach żywieniowych, co negatywnie wpływa na sytuację życiową ludności. Oprócz tego woda odznacza się wysokimi współczynnikami pH, alkaliczność i HZT. Parametry te wskazują na obecność w wodzie zanieczyszczeń chemicznych. Woda o alkalicznym odczynie pH, twarda woda, ma właściwości korozyjne i może niszczyć instalacje hydrauliczne i odzież. Duże stężenie fluoru w wodzie stwarza ryzyko wystąpienia chorób, takich jak fluoroza zębów i kości. Obecność bakterii chorobotwórczych, takich jak salmonella, również stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia dla miejscowej ludności. No, ciekawa historia. Dobra. No i tutaj pójdziemy do tego sklepiku teraz. O, wow. Johna, znalazłam ruiny Inków, ale sądzę, że fundamenty świątyni są starsze. Tak, Abby przypomniała sobie, gdzie widziała ten symbol. Jest gdzieś wewnątrz świątyni. Świetnie, podziękuj jej ode mnie. Siedzę tu z nim. Możesz mi podziękować, niczego nie niszcząc. Zaraz tam będę, Lara. Dobra, wiecie co, chyba ten, tą skrzynię sobie zostawimy, chociaż jeszcze moment, jeszcze. Zobaczmy ten sklepik. Gdzie ten robaczek uciekł? Kupcy, dobra, jest. W końcu. Witam. Niech zgadnę, Omar cię przysłał po haracz? Ten sukinsyn nic nie dostanie. Ale o czym ty mówisz? O czym ja... Przepraszam. Zobaczyłem nóż i pistolet i myślałem... Nieważne. Szukasz czegoś konkretnego, czy się rozglądasz? I co masz? Co mam? To Kłakiaku. Jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych w Ameryce Południowej. No, mogłoby nim być. Gdyby nie działania grabieżców? Otóż to. Omara i jego zbirów nie interesuje historia, tylko forsa. Mam na sprzedaż okazy o dużym znaczeniu dla kultury. Mogą być uszkodzone, ale warto je odrestaurować. Pokażę ci. O kurczę, gość ma broń. Zalety obrażenia, zalety magazynek. Ale patrz, jaka cena jest. Wow. Celownik do pistoletu, tłumik do pistoletu, za 1800 zbiornik na amunicję do pistoletu. Zbiornik na amunicję do karabinu, historia, pas podróżniczki, pas uszyty z bawełny, plecionej wełny lamy, niegdyś noszony przez podróżniczkę, możliwe wytwarzanie większej ilości amunicji. Buty należące do skauta lub łowcy zapewniają więcej doświadczenia przy zabójstwach z ukrycia. O. Zwykłe strzały, którymi można bezszelestnie eliminować wrogów.
Naboje do pistoletu, tu mamy to, surowce i czarny proch. Dobra, a nie możemy kupić wytrychu tutaj u niego. No nic. Teraz pytanie, co my możemy sprzedać? Ile... Aha, tutaj jest ilość podana. 50 na 75, rzadki metal, który można pozyskać z żył złota lub znaleźć w skrzyniach sekretów. Sprzedaj go kupcom. O kurdasz. E-Max. Sprzedaj. Dobry interes dla nas obojga. Tego mamy dużo, to możemy też trochę posprzedawać. 10. Doskonały wybór. Tego mamy dużo, to też możemy sprzedać. Proszę. Doskonały wybór. Ale kudę się zbogacę. Dobry interes dla nas obojga. Doskonały wybór. Dobry interes dla nas obojga. Tego, czego mamy mało, to nie sprzedaję oczywiście, bo to się nie pyli mi. Doskonały wybór. Dobra, to tyle. Co bym sobie kupił, nie wiem. Na razie nic. Wracaj prędko. A tu był tylko jeden kupiec, czy coś jeszcze, ktoś tu jeszcze jest? No to kurczę, gdzie ja te wytrychy znajdę? Ale kicha. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. W następnym weźmiemy sobie tą misję poboczną i podwiedzamy trochę tutaj teren, może ewentualnie pociśniemy zadaniem głównym. No zobaczymy, także na pewno będzie co robić. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.